Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Indie Przeglądarka. Dzisiaj mamy grę, która nazywa się Totalnie Dziwna Gra. Jest zrobiona przez... Zabijcie mnie, ale nie pamiętam, jak się ta osoba nazywa. Zmienia i nazwiska nie wymienię, ponieważ niekoniecznie ta osoba musi sobie tego życzyć, w sensie, żeby wymieniać ją, zmienia i nazwiska. Także w komentarzach, w opisie po prostu macie nazwę, po prostu macie autora, tak, i ewentualny link do kanału, jeżeli ktoś by chciał się skontaktować czy coś. Tak, chyba że w postprodukcji po prostu wstawię nick tej osoby teraz na ekranie. Co to jest za gra? Nie wiem, czego się spodziewać po tej grze. Grałem tylko z 15 minut, może ciekawie to wygląda. Zobaczymy, o co chodzi. Nowa historia, gra jest zrobiona w RPG Maker VX albo VX6. Nie jestem pewien, sorry, ale nie mam pojęcia. Witaj, panie Karolu. Przygotuj się na twój pierwszy dzień wiecznego testowania przedmiotów. Hej, daj jeszcze pospać. Budź się. Ej, za 5 minut. Widzę, iż będę musiał to zrobić inaczej. Ej, nie raź mojego łyżka prądem, gdzie ja jestem? A więc powtórzę. Witaj, teście numer 7. Zostałeś znaleziony w kapsule, która była 30 km pod starym muzeum. Uważa się ciebie za jednego ze starych CN-czyków. CN-czyków to jest coś jak NKWD rosyjskie? Nie wiem, zobaczymy. Ej, man, przecież ostatnie co pamiętam, to jak byłem w nawiedzonym domku. Szczerze, mam to gdzieś. Zacznij testować i przywyknij do tego, co będziesz to, że będziesz to robić do śmierci. A jeśli nie chcę? No to zginiesz z głodu lub jakiś kwas puścimy. No coś się wymyśli. Okej, mam testować? Jak w portalu? A gdzie mój portal gun? I gdzie moje ochraniacze, te takie buty specjalnie, takie białe, które mają mnie chronić przed upadkiem i innymi tego typu bajerami? He? Ktoś mi to powie? Tu jest jakieś przejście, jakaś tutaj opcja, Zobaczmy, co my tutaj mamy. Mikstura mocnego uderzenia. O, to taka mikstura a la pudzian. Dobra, ekwipunek. Zmiana ekwipunek przy ekwipunku. Jest to dobry kij, który dodaje ci jeden atak, ale gdy przeciwnik ma 100%, wtedy jego moc słabnie. Ale ma 100% czego? Życia? Dobra, nieważne. Ciśniem dalej, nie wygląda na to, żeby tutaj można było jeszcze z czymś tutaj wchodzić w interakcję, więc otworzymy może to skrzynkę. Moneta znaleziona. Aha, a po co mi ta moneta? Mogę, nie wiem, dać tutaj... O! Dziwnie, pachnie zapachem wanilii. No, bardziej by było po polsku pachnie wanilią, ale nieważne. Dziwny zapach szaleństwa i szczęścia, czy odważysz się rzucić? A co się stanie, jak rzucę? Nie wiem, przeciwnik się zeszcza ze śmiechu? Zeszczy ze śmiechu bardziej. No i pierwszą walkę, napotkano żywy żel. No, w portalu też był żel. Przynajmniej w dwójce. Dobra, Karol atakuje. Karolu, uderzaj. Falka. Pisk, pisk. On dwa razy atakuje chyba, nie? Ten kijek. Karol awansuje na poziom drugi, nauczono się nowej umiejętności, testowa kula. Okej. Przejdźmy sobie może tutaj. Łocie w dupę, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Łocie w dupę. To jest jakiś muzeum? Czy jakaś świątynia? Nie wiem. Jakaś świątynia chyba bardziej. Dobra, mogę tutaj coś podnieść? Chyba nie, bo z tego co pamiętam, jak grałem wtedy, to się nie dało tutaj nic podnieść. Siema, stary, co tam stoisz? Modlisz się do Allaha czy coś? O, witaj! Wypowiedz swoje ostatnie życzenie! A to co, ja już umieram? To szybka ta gra. I co się tu dzieje? Uspokój się! Mogę się uratować! To twoje bo twoje poprzednie dwa życzenia były złe! Chcę iść dalej, chcę uciec, chcę wiedzieć coś o sobie. Chcę uciec! Nie, to jest zły pomysł. Chcę wiedzieć coś o sobie. To nie jest dobry pomysł. To czemu dajesz mi możliwość wyboru, skoro oba to jest zły pomysł? Chcę iść dalej. To mogę zrobić. To było od razu walić prosto z mostu. 1, 2, 3, czy ten mikrofon działa? Pokiwaj na tak, jeśli słyszysz. Nie kiwaj. Czy ty jesteś głuchy? Ogłuchłeś przez to hibernację? Widziałem, jak testujesz maszynę i robota do teleportacji. Gratulacje. A więc mogę już sobie iść? O, ha, ha, ha. Mam dla ciebie dwie wiadomości. Pierwsza to taka, iż mianuję cię mistrzem testów. Teraz powiem ci o tej złej wiadomości. Okazuje się, iż obowiązkiem twojej rangi jest testowanie do śmierci lub choroby. A, czyli nie wiem, zachoruję, będę miał katar i już nie będę testował. Dobra, żywy żelu, czy możesz mnie zarazić katarem, kaszlem, czy też
czymś mniej takim, znaczy czymś cokolwiek, coś takiego nie da rady? Czy da radę? Bo tak, wiesz no, wystarczy chyba katar i będę mógł stąd uciec. Także ja jestem jak najbardziej za, ale chyba to nie będzie aż takie proste. Tu jest ten żel, ale czy koniecznie muszę z nim walczyć? Mogę tutaj przejść? Nie mogę. Ale z tym już nie muszę walczyć, nie? To tylko zawalczę sobie z tym. Tak nie wiem w sumie, jaki cel ma ta gra i czy ma jakąś fabułę, ale zaraz się pewnie tego dowiemy. Okej, udało się. No póki co nie jest źle, wygrywam. Jakim cudem, nie pytajcie. Daje ci zdolność mocnego uderzenia, jest bardzo przydatne do bujek. W sensie do walk, rozumiem, tak? Aha. Wow, jeśli wejdziesz na niebieskie pola, zostanie wyrzucony o kilka pól do przodu. No kuźwa, żywy portal normalnie, tylko że w wersji 2D. Tutaj wejdę. Ło, a mogę tu jakoś zejść stąd? Tam jest jakieś przejście. Kuźwa, mogę najpierw tam pójść. Dobra, nieistotne. Szyb. Zostawiasz mnie? Przyjdziesz do mnie jeszcze, albo zobaczymy się... Przyjdziesz do mnie jeszcze, albo zobaczymy się jeszcze? Okej. I tak byłeś słabym testerem. No dobra, spoko, stary ziomek, uspokój się, no jak byłem słabym testerem, to było mi od razu wypuścić, a nie się pieprzyć ze mną i ty... Nie rozumiem twojego podejścia, dobra, wejdźmy tutaj sobie po tej linie. Jakoś strasznie łatwo stąd uciekłem, ale co? Uciekłem, co teraz? No jestem w jakimś lesie, może mi poszukać jakiegoś miasta, może to będzie dobry pomysł. Ty, żelu, żeluś, uspokój się, nie idź. Ale słodki! Żel... Żywy żel zatruwa Karola. Ala! Seriously? Czy ty mówisz kuźwa serio? Walczyłem już z tym żelem i... Ani jeden atak tego żelu nie dał mi zatrucia. I teraz nagle żel atakuje. Ni z gruchy, ni z pietruchy i nie zatruwa, tak? Spoko. Coś tam... Sorry, przewinąłem niechcący. Boli jak cholera. Ja jestem zatruty, tak? Uhu, no to trzeba teraz poszukać jakiegoś sposobu. Znaczy sposobu. Trzeba poszukać jakiegoś miejsca, dzięki któremu, znaczy... Miejsca, gdzie mogę się uleczyć w jakiś sposób. Dobra, z tym żelem to ja nie chcę walczyć, bo to dziadostwo jest... Niebieski glut, z którym to walczyć chyba nie trzeba. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo one tak jakoś... Nie kwapią się, żeby mnie gonić, tylko takie coś mapy mi się wydają puste, bo takie niby... To wygląda jakby była takie... Kawał trawy i przeciągnięta droga, nie? Tak po tej trawie, to tak trochę pusto to wygląda, no ale cóż. Co to? Nie wiem, bariera jak z Gotika? Myślę, iż to może być szkło. Widzę, iż się zagubiłeś. Wcale nie, ja tylko uchodzę sobie. Co tam się dzieje? Oprócz podwyższenia podatków, chcę wam przypomnieć, że nie żyjemy w biosferze. Ej, to nieprawda. Żyjemy w jednej z wielu biosfer, widziałem to. Nie masz racji. Jesteś śmieszny, przecież można się swobodnie przemieszczać po lesie. Jestem ja w tej grze. O, fajnie. O, no właśnie, las. Nie wchodźcie do niego, bo tam jest wilkołak. He, on ma rację. On chyba pomoże mi coś się dowiedzieć o tym świecie. Dobra, rozejść się. Okej. Okay. I muszę znaleźć tego kolesia, co gadał, że żyjemy w biosferze. Swoją drogą, myślę, że kojarzę jego głos. Wcale nie. A kto to jest w ogóle? Jak dorosnę, zostanę czarodziejką, ale moja rodzina chce, żebym została kapłanem Urzędu Wolności. Urząd Wolności? Parallel Worlds. Czuję, że ta gra ma sporo nawiązań do mojego kanału. Ciekawe, czy je wszystkie wychwycę. Kot atakuje... Od początku? A zagranie będzie w pienie, trzeba zapisywać, zaraz wracam. Okej, jestem z powrotem. Problem polega na tym, że mam jeden życia. Czy to zatrucie potrafi mnie zabić? Miejmy nadzieję, że nie. Jeżeli tak, to jestem w dupie. Do kota nie podchodzę, bo kot to mnie potrafi zabić. Ta tutaj... Aha, dobra. I wydaje mi się, że do tego in mogę wejść. Dobra, nie zabije mnie to zatrucie, widzę. To jest plus. Bo może nie umrę. Okej, okay. Podejdziemy do karczmarza, może da się przespać jakoś, czy coś, nie wiem. I co podać? Powiedz coś ciekawego, co podajesz, na razie nic. Powiedz coś ciekawego. Podać istnieje papryczka, która po zjedzeniu daje możliwość ziania ogniem. Rośnie na pustyni, nigdy pustyni nie widziałem. Może demon ma rację.
Co? Co? Jaki demon? Nie znam żadnego demona. O co ci chodzi? Jaki demon? To takie czerwone ciulstwo z rogami? A co to jest? Widziałeś kiedyś takie coś? Jaki demon? Rośnie na pustyni. Ale jaki demon? Ni z gruchy, ni z pietruchy, a o jakimś demonie gadasz. O co ci chodzi? Co podajesz? Kup. Zdrowa herbatka. Dobre. Daj mi herbatkę. Coca-Cola. Mikstura z lisa. Mikstura z lizaków, ale jak? Zapytasz jak, sam tego nie wiem, ale nie może nie. Nie jak, tylko jak się produkuje tą miksturę? Mieli się lizaki w takiej maszynce, czy jak? What the hell? A Coca-Cola co? O, HP i mana, no dobra. Medbull. Usuwa stan śmierci, pozwala wstać i iść dalej. Medbull? A czemu Medbull? Okej, okay. Mikstura furii. Daje 40% TP. Nikt nie wie jak działa, prawdopodobnie jest tak niedobry, że po wypiciu wkurza. Aha. Gwoździe, ważny element tworzenia przedmiotów, zadaje też 50 obrażeń przeciwnikowi. Aha. Zielona mikstura, usuwa każdy negatywny stan. Aha. Molotow. Ognisty drink, który zadaje duże obrażenia i jest w stanie podpalić przeciwnika. Dobra, wiecie co? Może zacznijmy od tego. Wypiję sobie tą herbatkę. Pasowałoby jeszcze trochę kupić, ale na razie może się wstrzymamy, tylko sobie odnowię to życie. Aha, zatrucie. To jeszcze pasowałoby kupić coś, co mi to zatrucie usunie. Zaraz. Zielona mikstura. Kup jedną. O, dobra. I to. Usunęło mi stan zatrucia. Nie wiem, czy to dobrze, że wydałem tyle pieniędzy, ale miejmy nadzieję, że tak. Co to są za obrazki tutaj? Mały ten obraz. Przyjrzyj się. Iiiib! Fajnie! Ciekawe, fajne nawiązania. A co to jest, kuźwa, mucha? What the fuck? A to co? Samara Morgan. Okej. Okay. Droga do piekła. Aha, która jest godzina? Nie wiadomo. Nie ma godziny. Może to wszystko sen, dlatego nie ma godziny. Zapomniany obraz. To też jest z Iiib, no nie? Dama w czerwieni. To też jest z Iiib. Kurde, nawiązanie. Byłem kiedyś wielkim podróżnikiem, a dostrzałem strzał w kolano ze Skyrim. Ogr! O, żeż w dupę, jest ten koleś z tego. Z Mad Father. I z IB. Znaczy, czekaj. Nie z IB, kurde. Z Mad Father, bo w Misao to on się inaczej nazywał. To był Onigawara, tak? Chyba tak. Czyli to jest z Mad Father. Ponoć Snipple znów zabija. A jaki Snipple? Nie rozumiem, o co ci chodzi. Mucha bzybzy. Spadaj. Zim. To jest chyba jakaś postać z jakiejś kreskówki, nie? Nie wiem. Ja w tych nowych kreskówkach to się nie orientuję, także nie mam pojęcia. Co to są za kwiatki piękne? Okay. Nic ciekawego w tych kwiatkach nie ma? No dobra. To wyjdziemy stąd w takim razie. Póki co gra jest naprawdę... dziwna. Ciekawie wygląda, ale jest dziwna trochę. Okej, ale tak chyba miało być. Tak mi się wydaje, że taki był zamysł autora. Zobaczymy. Okej. Nie chcę do tego wchodzić. Kurde. Chcę stąd wyjść. Jakiś mam tego, mam tak naprawdę siebie znaleźć w tej grze, tak? A gdzie ja poszedłem? Czekajcie, gdybym był mną, to gdzie ja bym poszedł? Ciężko powiedzieć. Nie wiem, gdzie ja bym poszedł, kuźwa, w tej grze. Dobra, może jakoś przypadkiem trafię na siebie. A ty co? Masz jakiś problem? Kiedyś zgubiłam się w lesie, weszłam w jakiś krzak, nagle znalazłam się w gotyckim budynku. Gotyckim budynku? What the fuck? Wyszła postać, zapytała, czy chciał, abym się z nim zmierzyła. Odmówiłam, obudziłam się w wiosce, próbowałam znowu tam się dostać, ale nie udało się. Myślę, że każda osoba może tylko raz tam wejść. What the fuck? Brałaś coś, czy co? Bo takie dziwne historie opowiadał. What the... Ale to ciekawe. A co to jest za miejsce? No, kwestia tego, że mogę po zbroi chodzić, to nieważne. Mogę to założyć? Nie. A nieważne. Co to jest? O co tu chodzi? Tu są jacyś żołnierze. Ja może zapiszę grę, bo może zginę w jakiś finezyjny sposób, to zaraz. Sprzedawca broni. O, jaki masz towar? Kup. Topór. Widać, że miał go kat. Kosa. Jest zrobiona z drabiny. Jest zrobiona z drabiny? What the fuck? Czemu z drabiny? Ponieważ ma wyrytą T. Poprawia celność, jest on modelu Lucky Shot. Tylko łucznik potrafi się nim obsługiwać. Berło magii. Przez 2 i powinno być.
Ponoć można je ulepszyć w berło Wishmastera. Pozwala używać specjalne zaklęcia. Skoro za zero, to mogę kupić w sumie. Czemu nie? Kosa. W sumie czemu nie? Można by było kupić. Plus 8, plus 10. Rewolwer. Ja bym kuźna rewolwer kupił. Normalny miecz. Zwykły miecz. Fajnie gra się nim w golfa. Czemu kuźma w golfa? Mieczem w golfa? Posrało cię? Nie można tego sprzedać. A to można? Nie można. No na razie kupiłem sobie jakieś berło. Mogę je założyć w ogóle? Nie. Póki co nie mogę. Nie wiem, po co ja te berło kupiłem. Tak chyba dla jaj, tylko żeby było. A ty co? Sprzedawca broni. Ty też? O, Pokeball. W tym świecie nie jest potrzebny, ale daje szczęście. Ale ciekawie. Zbroja kota. Używa je pewna liga. Kota? Kot to jest nawiązanie do czegoś? Nie wiem. Czapka z daszkiem. Miał takie aż. Czapka to czapka. Tak po prostu? Ma wyryte MK. Na tyle jej herb to smok. Dobra, Mortal Kombat nie nagrywałem, więc to pewnie nie jest nawiązanie. Pisze na niej, no jest napisane. Widnieje na niej znak, o tak, o napis. Made in Południowy Park. Może jej używać każdy. Ma moce emo, daje dobre staty, ale zabiera MP. Ma moce emo. Rękawice emo, użyje je tylko emo, zmienia staty. Okej. Jej, ale słodkie, zmniejsza MP, ale podwyższa magię i obronę. Słodkie rękawice. Aż chciałbyś, żeby cię przytuliły. Rozbrajają mnie po prostu te opisy. Ciekawe, jak tu się zarabia pieniądze w tej grze. No dobra, zapiszemy grę oczywiście, bo to jest... Patrzę, że trzeba będzie zapisywać, bo ta gra będzie wredna dla mnie. A co to jest? O, jakoś tak pusto trochę tutaj masz. Co to jest za obraz? A co to są za anioły? No nic, a to co za obraz? Nic, dobra. W takim razie, co ty ode mnie chcesz, koleś, co tu tak stoisz? Wow, Rekmo? A kto to jest Rekmo? Siema, witaj w tanim sklepie PCS. Szukam keterów. Mógłbyś nam pomóc? PCS, SCP od tyłu, aha. Zakup radar, kiter i szukaj. Wynagrodzimy cię za kilka skanów. Ma połączenie z bazą danych PCS. Wykrywa zagrożenia z poziomem kiter, ratuje życie. Czy keter, o keter. Mityczny młot Johna Egberta, ukradziony przez Gamziego. Nie wiem, o kogo chodzi kompletnie. Nie mam pieniędzy na twoje tutaj wybryki, stary. Sto... Koleś, co ty ode mnie oczekujesz? Przecież to jest... A co to jest? W zasadzie? Tu powinny być jakieś drzwi, czy co to jest za chatka? W zasadzie? Bo nie wiem, o co chodzi. Co to za chatka? Mogę tam wejść? Nie mogę tam wejść. Przy ognisku mogę coś zrobić? Podpal. Chyba rozumiesz, co to znaczy. Nie mam pytań. Nie mam pytań, po prostu nie mam pytań. Nie wiem, o co ci chodzi, koleś, kuźwa. Podpalił się, przecież ty chciałeś być takim idiotą, żeby się samemu podpalić. No ale dobra. Nox. Kto to jest, kuźwa, Nox? Ja znam tych ludzi. Jestem mistrzem skryptów. Zmienia muzykę podczas walki. Posiada 6 utworów z motywu 1-3 rozdziału. Ale po co mi zmieniać utwory? I to za 1000 golda, kuźwa. Lubię hodować owce, ale one uciekają. Jak znalazłem jedną w agencji towarzyskiej, to już zarobiła 20 były... Mógłbym cię prosić o znalezienie mojej owcy. To co, to ja mam znaleźć i tą owcę, czy jak? Bo tak nie rozumiem. Dobra, wejdźmy, że to jaka katedra jest. Ale stołków, no to... Średnio wygodne na takich stołkach chyba siedzieć. Bob! Myślisz pewnie, że jestem księdzem? Mniej więcej tak. Nastały mroczne czasy. Cała Liga Mrocznych. A teraz... Cała Liga... Ale to jest jakoś dziwnie napisane. Nie wiem, nie rozumiem. Niektóre teksty jest ciężko rozszyfrować. A teraz szatan atakuje nasze kościoły. Szatan, kuźwa! Ale jak atakuje? Co? Myślami? Że, nie wiem, wchodzi do kościoła i... Nie wiem, przewala wam te... Kuźwa... Stołki? Czy o co chodzi? Bo nie rozumiem, jak on potrafi atakować. Szatan! O co chodzi? Gdybym miał moc i odwagę, pokonałbym go. Nie wywoła go święty człowiek. Przydałby się poszukiwać przygód. Przyjdźcie, jak znajdziecie śmiałka. O co chodzi? Nie rozumiem tutaj tych questów w ogóle. Czekajcie, bo ten koleś mnie pewnie zabije. Rozumiem, tak? Kim ty jesteś? Asasyn. Witaj, jestem Remek Light Ember. W czym mogę pomóc? Słoik soli. Służy do przywołania najstraszniejszej istoty na świecie. Bawienie się w rytuał jest niebezpieczny. Okej, czerwona nić. Według wielu wierzeń jest ona symbolem ochrony, obwiąż nim lustro.
Aha. Świece z czego, kuźwa? Z bobra? Świeca z przeklętego bobra, którego znaleziono przy badaniu zamku króla Liczy. Dobra, może jako, że ja jestem jeszcze noobem, jeśli chodzi w tej grze, to ja nie będę tego szatana przywoływał, bo nie ma co. Ale to jest chyba jakaś treść creepypasty jednej, nie? Tak, chyba któraś creepypasta była... tam ta creepypasta była jakby o przywołaniu szatana, nie? O takiej grze z szatanem. No ciekawa opcja, zobaczymy jak to będzie rozwiązane. Mogę tu przejść? A to tamto jestem ja, czy to jest jakaś inna postać? Dobra, na początku pójdziemy do tej babki. O co chodzi, kuźwa, w tej grze? Ale podoba mi się, że jest taki... Dziwna jest ta gra i to mi się podoba, bo ja lubię takie dziwne gry. A ty kim jesteś? A, dobra, bo ty jesteś tym. Dobra, 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 dobra. W kościele mam przywołać szatana. Spoko. Dziwna w cholerę opcja, ale spoko. Przywołam szatana, ale może na razie nie teraz. Jeszcze. Zaraz. Zobaczmy, czy to jeszcze coś jest? Mogę tutaj coś zebrać? Czy tutaj po prostu jest... Aha, nie mogę, tylko jest taka mapka. No dobra, no mapka całkiem ciekawie wygląda. Mapping taki całkiem przyzwoity. Oprócz tych początkowych lokacji, które były w miarę puste, to jest całkiem okej. Rycerz Agatka. Ale czemu kuźwa Agatka? Zwykle postaci, znaczy rycerze mają takie imiona takie ciekawe. Znaczy, te też jest ciekawe, ale chodzi mi o takie... Takie, wiecie, takie... Silne, mocne, takie... Z pociągnięciem. A tu Agatka? Brzmi kuźwa jak taka... Nie wiem... Dziwnie to brzmi, no ale dobra. Czy chcesz potańczyć? Nie. Cześć, na razie. A mogę tam na górę jakoś wejść, bo tutaj jakieś... No chyba póki co nie, no dobra. Ogarniemy sobie jeszcze tutaj. Prawą stronę ogarnąłem, do ogniska nie podchodzę, bo zginę. O co chodzi, kuźwa? Ale... What the fuck? Naprawdę, jedno wielkie what the fuck. Okej, okay, a ty co? Biblioteka. Chcesz się zaprzyjaźnić? To było w Misao. Jak nie, to zginę, tak? Chyba rozumiesz, co to znaczy. Zostajesz zabity i... Gra się ze mną nie pierdzieli. Nie zrobisz tego, co gra ci każe, to giniesz po prostu od razu. Nie przebiera w środkach. Dziękuję ci. Aha, i to tyle, tak? To koniec. I to jest cała opcja. No dobra, nie ma problemu. O! O, to jestem ja, tak? O, dobra. Jeśli to ty jesteś ten, co mówił o biosferach na tym apelu? A jesteś z policji? Trochę w słabej jakości jest mój awatar. Można było trochę to w lepszej jakości wrzucić, ale nie mam zastrzeżeń. Wiadomo, o co chodzi, także jest okej. I raczej nie. A więc tak. Jestem demon. Co chcesz, jak wszedłeś do mojego domu? I no, drzwi były otwarte. Zrobiłem facepalma? I mamy sprawę. Obudziłem się jakąś godzinę temu w laboratorium, gdzie testowano mnie fizycznie. Nie jestem w swoim świecie. Nauczysz mnie coś o nim? Ej, od jakiego dealera bierzesz tak mocny towar? W tym odcinku mówiłem coś już o towarze, prawda? Ta gra przewidziała... Kuźwa... Co ja powiem? Znaczy, powiedziałem to wcześniej, nie? Ja cię sunę. Czuję się, jakby ta gra przewidywała każdy mój krok. Ciekawe, ciekawe, to mi się podoba. Ej, ale serio tak było? Ech, niech ci będzie. Wyszkolę cię w jeden księżyc. Nie wiem, czy oglądaliście coś takiego jak Magnaci i Czarodzieje, ale jeżeli ktoś nie oglądał, to wpisz, zatrzym sobie teraz filmik i wpisz na YouTubie Magnaci i Czarodzieje trailer. I tam jest właśnie taki dziadek, co trenował głównego bohatera. Wyszkolę cię w jeden księżyc. Obejrzyjcie sobie to jest ciekawe. Ciekawy trailer, naprawdę jest fajny. Ale pomożesz mi udowodnić, że żyjemy w biosferze. Układ stoi, ale ja sądzę, że żyjemy w biosferze? No dobra, niech będzie. I nie mam innego wyboru, układ stoi. Muszę załadować film na YouTube. Przy okazji, dziś się nie opłaca iść. I spałem przez długi czas, ale ta podróż przez las mnie zmęczyła. Aha, co mi powiesz? Idź się wyśpij. Spoko, ja... Olej to. Najpierw zapiszę grę, bo pewnie zginę. Ja sam sobie każę iść spać. Znaczy, i nie steruję sobą, czyli nie sobie, ale no pośrednio sobie. Zobacz. What the fuck? Lee Ink? Bruce Lee, a Ink to jest ten.
Atrament, ale o co chodzi? To jest jakaś tablica elektroniczna. A to jest mój dom, tak? Nie mam takiego serwera w domu. Ale fajnie to wygląda. A to co to? 2, 3, 1, 7, 9, 3. Dajcie mi moment, ja to zapiszę, bo może będzie potrzebne. 2, 3, 1, 7, 9, 3. Okej, okay. Mam zapisany kod w razie czego, jakbym go potrzebował. Spoko, mam się iść wyspać, tak? Sypialnie. A to najpierw sobie popatrzę, co tu jest. Co to jest? The Lost Chapters. Zobacz. Screeny z moich odcinków, poważnie? Ale opcja! To mi się podoba. Zablokowanie. Zablokowanie? Trochę, nie wiem, chyba nieadekwatny opis do screena. Nie wiem, o co chodzi z tym zablokowaniem, ale to też jest z mojego tego let's playa. Powitanie. Amnesia. Ale o co chodzi? O co chodzi? Autorze, nie rozumiem. Użyć. Chyba rozumiesz, co to znaczy. Wyłączyłem grę. Sorry, niechcący. Włączę jeszcze raz. Niechcący wyłączyłem grę, wybaczcie. Ale czytamy sobie, kontynuuj od razu. Wpadłem do kibla i umarłem. Nie ma tak kreatywna śmierć, prawda? A tutaj w ogóle ta poduszka coś tutaj? Nie, dobra. Wow, wpadłem do kibla i umarłem. To jest chyba jedna z najbardziej kreatywnych śmierci ever. Nie wiem, czy była kiedykolwiek jakaś bardziej kreatywna śmierć. Nawet w Misao nie było takich kreatywnych śmierci, więc okej. Co to jest za komputer? Mogę sprawdzić liczbę widzów na YouTubach? Chyba nie. Aha, spać. A tamto drugie łóżko to było moje łóżko, w sensie łóżko demona? Okej. No, wyspałem się, to chyba dobrze. Zapomniany. W sumie nie potrzebowałem się ani leczyć, ani leczyć z tego zatrucia. Teoretycznie rzecz biorąc, bo po co? No dobra, demon, co tam powiesz? Co tam powiesz ja? Co tam ja powiem w zasadzie? Możemy pogadać, tylko jeszcze nacisnę opublikuj. Ja daję zwykle filmy na zaplanowane, ale no, w sumie może być. A ty już nacisnąłeś? Kiedy ty spałeś, ja wymyślałem plan. Pokażemy, że w lesie nie ma wilkołaka, dzięki temu ludzie będą chodzić po lesie, aż w końcu znajdą szkło biosfery. A co jeśli tam jest wilkołak? No to go zabijemy. Jak? Zabicie wilkołaka to co innego niż kopanie celu. A więc to twoja pierwsza lekcja. Żeby przeżyć, musisz zabijać dzikie stworzenia. Dobra, a jeśli zginę, to się pogniewamy. Wow, a ty ja... Mam samego siebie w drużynie. Super, a masz... Demon, a ty masz jakieś tutaj wyposażenie? Chyba nie masz nic. A to trzeba ci coś kupić chyba. Chyba, że dasz radę tak po prostu. Okej, niech ci będzie. Co to jest za ziomek tutaj, co stoi? Ma jakąś taką dziwną maskę. O co ci chodzi, ty, typie? Działacz PCS, czyli SCP, SCP. Ponoć na cmentarzu słychać płacz noworodka. Nikt żywy nie znalazł źródła. Aha. Cholera, zamknięte. Okej, czy ja tu mogę jeszcze coś ogarnąć w tej lokacji, czy to jest wszystko? Bo tutaj niby jakieś schody są, ale chyba nie mogę tutaj przejść. Aha. To co, mam stąd wyjść teraz? Bo nie rozumiem za bardzo. To chyba wszystko ogarnąłem, nie? Co się dało w tym... tutaj mieście. Kota oczywiście nie dotykam, bo kot to jest zabójca. Może tak, wyjdę sobie stąd. Jeszcze raz zapiszę grę. Nie wiem, po co ja tak często zapisuję. Jakiś głupi jestem, czy jak? No, las. Spoko. O, pomnik. Pomnik morderca. Nie ma serca. Zabiję. Co to jest za pomnik? Aha, tak po prostu sobie stoi i prezentuje swoją... świetność. Nie ma problemu. Dalej. Strasznie pusto te mapy wygląda. A co to jest za różowy, kurde? Co to za pani Barbie jest? Ty. Czego ty ode mnie oczekujesz? Weź się określ. Hej, co ci się stało? Down? Down, może. Nie down. I wszystkie moje ambicje zostały zniszczone. Karol, zapytaj się jej, czy nie może przesunąć się. W sumie całkiem moje podejście, to może i bym tak powiedział, bardzo możliwe. Może się przesunąć? Nie, nie mogę.
Co chcesz, dziewczyno? Zaczęło się dziś rano. Neman, przygotuj mi się na długą i nudną historię. O, w dupę. 5 godzin później. Oboje śpią. Ja to bym już po 5 minutach zasnął pewnie. I wtedy ja do niego, jak mnie nie puścisz, to powiem policji. 2 godziny później. I tak ona została pokefilem, a ja uciekłam tu. Pokefilem? Okej. Okay. Słuchajcie mnie. Jo, oczywiście. Tak, tylko zamknęliśmy oczy na chwilę. Żeby wrócić do normalnego stanu, musiałabym wyruszyć na super przygodę. Karol, jak myślisz? No nie wiem. I proszę. No dobra. Jej! A to jest to jakaś bohaterka z Pokemonów? Nie wiem, to chyba z nowej generacji, bo nie znam jej. No to po super. Po prostu super, tak? Okej. Ciekawa drużyna, muszę przyznać. Po prostu zlepek losowych osób, muszę bym powiedzieć. Ale może dzięki temu będzie jakoś, nie wiem. Może jakiś ekwipunek? Kuźwa, to po co mi? To jest jak... Oni będą służyli jako mięso armatnie. Oni nie mają żadnego ekwipunku. Uwaga, dzikie pokemony w trawie. Wchodzisz na swoją własną odpowiedzialność. Okej. W trawie, te? Mogę jakoś uciec od nich? Zapiszemy grę. Spróbujemy tu przemknąć. Oh fuck! Żywy żel. No, ale będę spamić po prostu jednym przyciskiem. No teraz jak mam 3 postaci, no to myślę, to nie powinno być takim problemem. Jest kwestia tego, że oni nie mają żadnej broni i to jest problem. Gdyby mieli jakąś broń, no to spoko, nie? Czekajcie, a tu się da jakoś przejść? No, w sumie nieistotne. Tam jest skrzynka, ja ją muszę dostać. Żywy żel, a żywy żel to jest Pokemon? A demon atakuje, ale pięściami to widać, to nic nie da. Dobra, oni będą służyli jako mięso armatnie, ci pozostali po prostu. Niech będzie. Ale demon to coś, nie wiem, on ślepy jest, czy opaskę ma na oczach, czy... Czy co, bo ja nie rozumiem. O Jezu. Wow, PJ atakują, ucieczka. Dziecka nie powiodła się. No to po ptokach. O, po ptokach, racja. Po ptokach, bo PJ ptok. Karol, 5. poziom, nauczono się nowej umiejętności. Combos around the world, rzut za 2 punkty. Awansuję do 3. poziom. Combos around the world, moc solusa falusa. Rzut poki po finkami. Aha, ciekawe. Karol odzyska wzrok, a on był ślepy, był tarcza MK. Dobre. Wiecie co? Może dać demonowi. Tarcza MK. Dobra, spoko w sumie. Całkiem przyzwoite. O Jezu, następna walka. Nienawidzę takich walk, gdzie się, wiecie, trawa i tak dalej. Że w trawie po prostu atakują mnie jakieś coś, jakieś dziadostwo. Nienawidzę takich walk. Dobra, pasowałoby, kurde, Freedom. Awansuje na 4. poziom. Yuma. Jakieś kuźwa umiejętności dostaje, a w ogóle ich nie używam. Dobra, pasowałoby tutaj zebrać wszystkie te przedmioty. Odzyskała wzrok. Dobra, walka, będę spamił tym, bo to nie warto. Udało się. Awansuję na 7. poziom. Kurde, ale jak levelują, normalnie jak głupi, o Jezu, żywy żel. Dobra, weź to, zabij. Nie wiem, zgnieć butem, czy cokolwiek. Żywy żel to jest akurat żadne wyzwanie dla mnie, bo to jest prościzna. O, w ostatnim ostatnie źdźbło trawy. O, Pikachu. A da radę to jakoś złapać? Chyba nie. Znowu będzie piorun? Nie, nie będzie pioruna. A 79 zostało tamtej. Kurde, mówiłem, że będą jako mięso armatnie służyć. A co to jest w ogóle za tabliczka? Tylko tą tabliczkę ogarniemy. W jasnej trawie Pokémony mają podwójne szanse pojawienia się. No super, jakby teraz miały mało szansy na pojawienie się, nie? Dobra, w tym miejscu zakończymy. Gra jest na tyle ciekawa, że myślę, że nagram z niej 2. odcinek. A jeżeli nie skończę jej w 2. odcinku, to nagram 3. Jest na tyle zabawna i na tyle ciekawa, taka... jakby to powiedzieć? Ona nie jest taka typowa, to nie jest taka gra poważna, która ma jakieś tam żarty wplecione, tylko ta gra sama w sobie jest żartem. I to jest śmieszne, to jest fajne.
I mi się gra naprawdę przyjemnie w to. Na pierwszy rzut oka tak popatrzyłem na mapę, mówię, kurde, jakoś tak słabo wygląda. Ale dalej, jak gra się rozwinęła, to naprawdę dosyć ciekawie to wygląda. I kwestia tego, że to jest taki... Wrzucone jest do tej gry różne rzeczy, takie rzeczy, które są niezwiązane ze sobą praktycznie. I to jest fajne, że po prostu ta gra jest takim zlepkiem wszystkiego i dzięki temu ona jest fajna. Także, no mi się podoba jak na razie, całkiem się nieźle przy niej bawiłem w tym odcinku. Następny odcinek zobaczymy jak będzie pewnie... Zobaczymy. Mi się podoba gra, dajcie znać co sądzicie w komentarzach. Oczywiście link do kanału twórcy macie w opisie. Nick chyba wyświetliłem na początku, także jest okej, dobra. Na ten odcinek to wszystko, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i... Na razie.